Kiedy wchodziliśmy do samorządów, myśleliśmy, że będziemy radnymi w tylnych ławkach. Paweł miał nieskończone 25, ja 27 lat. Byliśmy trochę gówniarzami, prawdę mówiąc, wspominał zmarłego Pawła Adamowicza prezydent Sopotu Jacek Karnowski podczas wieczoru dla przyjaciela. Przypomniał między innymi, jakimi przezwiskami w samorządzie określano Adamowicza. Jak dodał, on sam nosił dwa, sołtys i Łukaszenka. Europejskie Centrum Solidarności w Gdańsku zorganizowało w niedzielę wieczór wspomnień zamordowanego prezydenta tego miasta. W spotkaniu udział wzięli jego bliscy, przyjaciele i współpracownicy. Głos zabrali między innymi historyk i opozycjonista w czasach PRL Aleksander Halil, pełniące obowiązki prezydenta Gdańska Aleksandra Dulkiewicz oraz Jacek Karnowski. Na początku reagował bardzo źle. Wystąpienie prezydenta Sopotu poprzedziło odczytanie fragmentu jednego z wpisów Adamowicza na jego blogu, dotyczącego jego przezwiska. Dlaczego akurat Budyń? Nie mam pojęcia. Może dlatego, że przez niektórych postrzegany jestem jako niekształtna, miękka pulpa? Bo nie sądzę, by u źródła tego przezwiska leżało przekonanie o tym, że jestem słodki, pisał kiedyś prezydent Adamowicz. Karnowski nie pominął wątku przezwisk w swoim wspomnieniu. Paweł pierwszy raz bardzo źle reagował na tę nazwę Budyń, zauważył. Później już mówił, że jak ktoś ma dużo przezwisk, to znaczy, że jest dobry, że się go trochę boją. On miał też przezwisko Bob Budowniczy, bo rzeczywiście w kasku wyglądał jak on, opowiadał prezydent Sopotu. Przyjaźń z lat studenckich. Jak przyznał, on sam nazywany był sołtysem, ale też Łukaszenką. Jak stwierdził, tego drugiego określenia nie lubił, a to drugie prawdopodobnie przyszło z Gdańska i wynikało z tego, że Sopot jest mniejszy od Gdańska i, jak cytował autorów jego przezwiska, można go obejść jednego dnia w koło. Obaj poznali się w czasach studiów. Adamowicz działał na Uniwersytecie Gdańskim, Karnowski na Politechnice. Wybrali drogę samorządową. Objęli stanowiska prezydentów swoich miast w 1998 roku. Kiedy wchodziliśmy do samorządów, myśleliśmy, że będziemy radnymi w tylnych ławkach. Paweł miał nieskończone 25, ja 27 lat. Byliśmy trochę gówniarzami, prawdę mówiąc. Przyznał prezydent Sopotu. Mieliśmy doświadczenie samorządu studenckiego, ale to nie to samo, co branie odpowiedzialności za budżet, za miasta, za ludzi, wspominał początki ich działalności Karnowski. Nie wiem, ile Paweł miał marynarek, ja miałem jedną. Wchodziliśmy w tę politykę zupełnie nieopierzeni, dodał. Karnowski powiedział, że Adamowicz, podobnie jak on, zaczął dojrzewać, kiedy Polska wchodziła do Unii Europejskiej. Wspomniał też czas, kiedy zmarły prezydent Gdańska starał się o organizację Euro 2012. Mówiłem wtedy, że oszalał, bo przecież nie grał nigdy w piłkę i nie wie, o co chodzi. A jednak okazało się, że to euro wywalczył i w oparciu o to ten Gdańsk zmienił, opowiadał. Paweł nabrał pewności siebie, ale nigdy bezczelności, podkreślił prezydent Sopotu. Wychował następców. W wystąpieniu Karnowskiego nie zabrakło też wspomnień tych bardziej gorzkich.
nawiązał do rozstania Adamowicza z Platformą Obywatelską, z którą związany był w latach 2001-2015? Paweł został sam, bo Platforma zrobiła głupstwo po prostu, nie umiała odczytać, kogo traci. Myślę, że do dzisiaj nie bardzo to wszystko umie sobie poukładać, ocenił. Jak dodał, mimo to Adamowicz między innymi za namową Aleksandra Halla zdecydował, że będzie ponownie kandydował na prezydenta miasta Gdańska. Karnowski podkreślił jednocześnie, że w obliczu ataków politycznych obaj z Adamowiczem zawsze mogli liczyć na siebie, a także na Olka, Aleksandra Halla, przyp. Redaktor, na młodych konserwatystów. Na naszych przyjaciół, podkreślił. Prezydent Sopotu przekonywał ponadto, że zmarły miał jedną wyższość zdecydowaną nad innymi prezydentami miast, umiał sobie wychować następców. Doprecyzował, że ma na myśli między innymi pierwszą zastępczynię Adamowicza, obecnie p.o. prezydenta Gdańska Aleksandrę Dulkiewicz.